Nicole Bolas by pasował akurat. Ten no wizualnie są podobni. No. Tak, są trochę... On jest trochę parszywy i można byłoby go łatwo pod smoka zrobić. Ciężko... Właściwie planeswalkerzy są chyba robieni tak, że byli w jakiś sposób ładni i większość z nich ma jednak jakąś urodę, a Willem Dafoe jednak jest takim miksem trochę przystojności i parszywości, więc jednak ta parszywość bardziej w nim przemawia i chyba jednak to by najbardziej pasowało. No. Mógł być jakimś starym wampirem, ewentualnie jakimś coś tam, nie pamiętam jak się ten demon nazywa. Obnixilis de Folla. O właśnie, no może w tym kierunku jeszcze. Chyba tak. Jak chodzi o Magica, to rzeczywiście ostatnio niedużo się pojawiam i raczej Magicowy dziadek bardziej do mnie pasuje. Tak zaczęto mnie nazywać, to zaczyna troszeczkę pasować, ewentualnie Magicowy emeryt. Właściwie to nie wiem, co jest najważniejsze w tym, co robię. Teraz to chyba prowadzenie psychatoga i chyba próba uczenia młodych graczy zasad. Ale wcześniej zdarzyło mi się popełnić dwa mistrzostwa Polski, zebrać tytuły mistrza kraju i dostać jeszcze jeden taki tytuł awansem za jakieś pierwsze mistrzostwa, które się nie były rozgrywane, ale obdarowywali nas pucharami wtedy. No właśnie, miałem zapytać, czy masz jeszcze ten puchar gdzieś od Belgów? Ten puchar tak, dostałem. Właściwie to on nawet nie był od Belgów. On był bardziej od kolegów, którzy zostali poinformowani przez Belgów i ten puchar mi kupili. On nawet nie ma żadnej tabliczki, ale dla mnie ważne było, że go dostałem. Więc mam go, stoi, trzymam w nim jakieś tam śmiecie. To jest. No jeszcze chyba warto tutaj dorzucić jakieś Top 8 Grand Prix, które też mi się dwa razy zdarzyło. No właśnie, w 2001 i 2013, prawda? Tak, chyba tak. Pamiętam, że tam była jakaś różnica 12 lat. Mhm. I to, że dwa razy to było w Warszawie, więc broniłem miasta. A powiedz mi, który z tych tytułów jest dla Ciebie ważniejszy? Czy Mistrzostwo Polski, czy jednak Top 8 na Grand Prix? To mistrzostwo, bo to zawsze fajnie być kimś tam, mieć jakiś tytuł. Także to chyba Mistrzostwo Polski jest fajniejsze, ale dostawałem jeszcze jakieś tytuły graczy roku i miałem jeszcze jakieś inne małe osiągnięcia, więc ja nie wiem, to chyba wszystko wrzucam do jednego worka i zamykam to jako jedną wielką przygodę z Magiciem. Oczywiście trenuję MMA i to dość sporo. Cały czas jestem na treningach. A ile treningów w tygodniu? Staram się utrzymać co najmniej dwa treningi w tygodniu, ale uzupełniam jeszcze sport piłką nożną i jazdą na rowerze, więc cały czas jestem w ruchu. Rzeczywiście to MMA jest dość mocno obecne w moim życiu i łączy się z tym, że mam możliwość sparowania na przykład, znaczy łączenia tego z Magiciem, bo zdarzyło mi się sparować z Rafaelem Lewim, który zresztą wraz z Bartysem zapraszał nas na Grand Prix, żebyśmy się tam pobili. Jak był w Warszawie Rafael, to no, było równo, dość dobrze nam szło, a że on jest troszeczkę lżejszy ode mnie, to trzeba przyznać, że jest dobry, bo tutaj waga zawsze ma znaczenie, no on sobie całkiem nieźle radził, chyba się udusiliśmy po razie. Kończę tą karierę, bo chcę ją zamknąć teraz z doktoratem, a co dalej się stanie, to nie wiem, co będzie. Ale nie wiem też, czy to jest renesans, bo nie wiem, czy bardziej nie uciekam od jednych zajęć do drugich i w ten sposób po prostu je kolekcjonuję. Będzie profesor Robert? To byłoby śmieszne na pewno. To byłoby ciekawe. Rzeczywiście się zbliża. I to jest taki turniej, w którym chciałem zawsze brać udział, ale nie wiem, czy w tym roku mi się uda, zobaczymy. Na razie zrobię sobie małą przerwę od grania i ze względu na brak czasu troszeczkę się opuściłem w kartach. Ale na takie turnieje właśnie jak w WMCQ, czy jakieś bliskie Grand Prix fajnie jest zawsze przyjść, więc chyba się pojawię. I dostałem na razie inspirację od
kolegi Janeczka, żeby na temat deku, a jak już wiadomo o Janeczku, to chyba też wiadomo, o jaki dek chodzi. Nie wiem, czy skorzystam, nie wiem, czy pójdę w tym kierunku, ale zobaczymy. To na pewno jest bardzo interesujący pomysł. Chciałbym się o nim jakoś bardzo dobrze wypowiedzieć, ale nie miałem możliwości go całego poznać za bardzo. Patrzyłem tylko na karty, które się pojawiały w spoilerach. Nawet nie przeczytałem całego spoilera, właśnie jesteśmy w trakcie pisania analizy dodatku. Niestety nie wyrobiliśmy się na czas, mam nadzieję, że domkniemy. Wizardzie zawsze starają się, żeby było ciekawie, ale trendy, które ostatnio się pojawiają w Magicu, to znaczy ucinanie jakichś komp i właściwie pójście w kierunku dużych stworów nie cieszy. Boję się, że Magic za bardzo robi się właśnie stworowy, odbiera się możliwość składania takich śmiesznych puzli. Na pewno jest ciekawie, fajnie, że flavorowo wracamy do różnych krain. Wizardzie sobie oczywiście znowu zrobią jakiś ukłon w stronę starszych graczy. Ale to wszystko wyjdzie w praniu. Masz jakąś ulubioną kartę z tego, co widziałeś na razie? Lubię, jak robi się dużo małych, latających stworów. Ale lubię też, jak odpala się Time Twistera, więc może w tym kierunku będę szedł. I ten nowy Time Twister Days Undoing, jak dobrze pamiętam, jest całkiem fajnie zapowiadający się. Bez większego znaczenia. To jest coś takiego, co pojawia się... Wizardzie raz na jakiś czas próbują zrobić jakąś taką dużą zmianę, która ma się odbić szerokim echem na całej grze i ta zmiana bardzo szybko wchodzi w życie, ludzie się szybko przyzwyczajają i szybko zapominają, że ona była i to raczej jest taki zabieg chyba marketingowy. I teraz kasują korsety, zaraz potem zrobią następne, nazwą to inaczej, albo zrobią jakiś inny super dodatek, jakiś sample. Ucięcie korsetów nie jest niczym nadzwyczajnym i gdzieś te przedruki i tak będą wpychane. Na pewno ważniejszym było zrobienie tych setów dwublokowych. Znaczy bloków dwusetowych, to chyba tak powinien nazwać. I raczej ta szybsza rotacja standardu jest istotniejsza. No to jest kolejny zabieg, w którym tutaj nie chodzi o przyciągnięcie gracza, a raczej o nabicie jak największej kasy. Więc to ma większe znaczenie, ale będą się częściej zmieniały talie. Może to jest fajne. Nie będzie formatu pack ratsów przez pół roku, powiedzmy. Nie lubię tych nowych planeswalkerów. Ja lubiłem, jak byli mocni planeswalkerzy, był Urza, zmieniał siłą woli całą Ukrainę i w ogóle robił cuda. Ja się podniecałem, jak wyszła karta Mind Over Matter i grałem Akademią i to odbiło się na mojej psychice chyba już na zawsze, więc dla mnie Jace, który tam kasuje swoją i cudzą pamięć i co się właściwie tylko sprowadza do dobierania tam, do dobienia flavorowych kart, gdzie tam, nie wiem, dobiera dwie karty, czy trzy, czy coś takiego, no to nie jest żaden planeswalker, kurde. Urza to był planeswalker. Nawet w domu widać mnie z zatyczkami w uszach. Ja bardzo często z nimi podróżuję też. To raczej jest taki pomysł, żeby się odcinać od otoczenia i przyjmować jak najmniej bodźców z zewnątrz. Łatwiej mi jest się skupić i robić jedną rzecz. Na turnieju, gdzie gra powiedzmy kilkaset osób, tak jak na Grand Prix, jest zawsze duży szum i to mi przeszkadza. Po całym dniu grania boli mnie strasznie głowa, więc uznałem, że może to jest powód i rzeczywiście no, jest ciut lepiej. To jest jakiś tam sposób na skupienie się na innej rzeczy, którą robię i jak ktoś ma problem z tym i widzi, że przychodząc na turniej nagle wszyscy do niego mówią, że jest 1000 osób dookoła, 1000 atrakcji, a właśnie Grand Prix czy większe turnieje są czymś takim. To jest taki sposób, żeby jednak skupić się na jednym, a przyjście na turniej ma... Głównym celem przyjścia na turniej to jest jednak zagranie tego turnieju i wygranie. Jest to oczywiście fajna impreza ze znajomymi, ale tutaj trzeba po prostu przejść i wygrać, więc wszystko co robię ma na celu jednak wygranie tego turnieju i chyba to jest najważniejsze, także te zatyczki mają pomoc. Okej, okay, a skąd pomysł na wykorzystanie kocyka jako maty do gry? Czy to jest jakiś specjalny kocyk? Ja ten kocyk po prostu bardzo lubię i to jest uniwersalny kocyk, bo ja się nim przykrywam w podróży pociągiem, kładę sobie go pod głowę, żeby
żeby mieć poduszkę i jednocześnie wyszło, że może być jeszcze matą, także spełnia dużo, dużo funkcji. Jak jeżdżę na turnieje, to zabieram często laptopa ze sobą. Jak chcę robić jakąś relację, coś pisać czy sprawdzać talię, to korzystam z laptopa, on zajmuje swoje miejsce. No a mata też to robi, więc żeby jakby być bardziej ekonomiczny i maty nie wozić, to mam kocyk 3 w jednym. Jest w ogóle słodki, także to też dlatego. Tak, potwierdzam. To jest jeszcze pamiątka z Japonii, gdzie kupiłem go w sklepie stujenowym, czyli zapłaciłem za niego 3 złote. Cykl był rzeczywiście sympatyczny, fajnie się pisał, żałuję, że tak mało napisałem, mniej więcej. Japonię wspominam tak dobrze, że chciałem do niej nie tylko wrócić, ale w ogóle tam mieszkać. Japonia jest świetna. Gdyby nie ciągłe trzęsienia ziemi i jakaś tam ostatnia słabość finansowa kraju, to na pewno bardziej by mnie przyciągnął, ale chciałbym jeszcze raz pojechać i może po doktoracie chciałbym do Japonii wpaść na jakiegoś postdoka, popracować naukowo. Także Japonia jest świetna i Magic w Japonii też jest fajny. Jest super sprawą. Grand Prix Kyoto było czymś wyjątkowym dla mnie, bo w Japonii nie miałem okazji zagrać innego dużego turnieju, no może poza PTQ. I tam zebraliśmy się w 3 osoby z 2 kolegami z Japonii, którzy średnio mówili po angielsku, ja średnio po japońsku. Świetnie się bawiliśmy. I się okazało, że w ogóle skończyliśmy w kasie na ostatnim miejscu, za które nam zapłacili. Na takie turnieje chętnie bym pojeździł jeszcze. Zwłaszcza, że z kolegami mam cały czas kontakt. Stworzyliśmy super team Long Way Walkers, gdzie daleko, daleko zaszliśmy. To na pewno chciałbym jeszcze powtórzyć. Japonia jest super. Chciałem tam wrócić i na pewno chciałem tam grać jeszcze. Zwłaszcza, że jak tam przyjechałem za drugim razem już po Grand Prix Warszawa i zrobiłem top 8, to tam mi się kłaniali i mówili, że jestem Grand Prix Champion. To jest bardzo sympatyczne, zwłaszcza, że tak jak my rzadko oglądamy azjatyckie Grand Prix, bo nas mniej dotyczą, tak dziwiłem się, że oni oglądali europejskie i że w ogóle mnie kojarzyli. Mamy wielu, wielu fajnych graczy. Mamy wielu graczy, którzy chcą coś ugrać. Jednocześnie w Magicu, który nie jest grą, z której można się za bardzo utrzymywać, zwłaszcza w Polsce. Więc to jest dość fascynujące, że mamy wciąż takich prosów albo ludzi chcących być prosami, a jednocześnie ze świadomością, że oni na tym nie będą zarabiali i prawdopodobnie będą występować razem z innymi prosami amerykańskimi. Także tam, gdzie oni są mocno, mocno promowani, to nasi gracze raczej nie będą tacy. Więc fajnie jest, że są ludzie, którzy mają taki zapał. Fajnie jest, że ludzie się jeszcze zbierają w jakieś teamy i próbują coś zrobić. Gdzie wciąż szukanie informacji jest bardzo istotne. Wciąż taka gra pod jakiegoś edge'a i próbowanie doskonalenia swojej gry nawet w jakichś tam małych szczegółach jest cały czas na topie. To jest fajne. Fajnie jest, że ludzie wyjeżdżają, że ugrywają coś. Przemek Naciński wygrywa Grand Prix. Chłopak, który pamiętam, że przez ostatnie lata cały czas jak najbardziej starał się włożyć po prostu serce w grę i rzeczywiście to zrobił i to mu się zwróciło. Po tak wielu latach duo jest cały czas na topie. Zbiera tam swoje złota, srebra. Po prostu wszystkie barwy sukcesu. I ta gra mu się zaczyna może troszkę opłacać. Może troszeczkę kopać zniknął ostatnio, ale też jest graczem dobrym. Tutaj Pendrak dostał się z RPTQ na Pro Tour razem z Michałem Gajewskim, to są świetni gracze. I oni cały czas grają, cały czas wygrywają. To nie są losowi ludzie, to nie są ludzie, którzy przez przypadek wygrali te turnieje, tylko widać ciężkie przygotowania, dużo gry. Więc ta scena jest, ona istnieje. Jest się do kogo zgłosić, jest z kim pograć, są teamy, z którymi można się jakoś połączyć. Chciałem, żeby kiedyś powstał taki kolektyw graczy, taki bardzo duży team, żeby wszyscy najlepsi gracze z Polski i kilku takich próbujących coś ugrać połączyło siły, żebyśmy mieli ludzi od zbierania informacji, żebyśmy mieli analityków, którzy potrafiliby obliczyć najlepsze układy talii, czy właśnie takich roach graczy, którzy potrafiliby cały czas testować jak najwięcej nowych techów. Gdzie tutaj na przykład taki Sodek mógłby się pokazać, zebrać dookoła siebie kilku podobnych fascynatów i budować deki. To się niestety nie udało. Są grupki raczej skupione wokół miast i
i oczywiście robiące jakieś sukcesy, ale tu jest problem, bo to będą sporadyczne wygrane. Boję się jednak, że taki zestaw właśnie takich małych grupek, takich małych teamów nie jest w stanie podjąć się walki z tymi największymi teamami światowymi, gdzie tutaj zbiera się 20 prosów w jednym domu na tydzień czy dwa i po prostu non stop grają, rozmawiają o grze. I no to u nas będą takie pojedyncze sukcesy. Fajnie, że Przemek wygrał. Przemek wiem, że z jakimś tam innym teamem międzynarodowym się łączy. I Knot tutaj może pokazuje, że to jest warte uwagi, no, ale jednak nie mamy takiego międzynarodowego, znaczy ogólnopolskiego teamu, który rzeczywiście umiałby się przygotować na przykład na Pro Tour. Fajnie jest, że ludzie biorą sobie jakąś talię, grają do oporu i próbują coś pokazać, ale na przykład taki Pro Tour to jednak jest coś większego. To jest gra, która jest, to nie jest lokalna gra w sklepie i to nie jest przygotowanie się na PTQ, WMCQ czy Grand Prix. Tylko tu jednak jest zawsze zawsze produkt pokazuje, że tutaj wygrywa lepszy deck, tu wygrywa jakiś tech, tu wygrywa coś nowego. To coś nowego rodzi się jednak ze współpracy tych najlepszych zawodników i ludzi, którzy są mieśni w różnych dziedzinach Magica. Także żeby to pokonać, to jednak musielibyśmy chyba połączyć siły bardziej, lepiej to zorganizować i spojrzeć się na grę taką międzynarodową, nie pod kątem pojedynczych sukcesów, znaczy sukcesów pojedynczych osób, ale raczej pod kątem stworzenia teamu, który wypromuje nawet jedną czy dwie osoby, ale tu wygrywają wszyscy. I tutaj stworzenie jednego deku, który wygra taki turniej, to jest ogromny sukces, a nie przygotowanie się tak, że ja wygram, ja coś zrobię, tylko to jest ważne, żeby udało się przygotować cały zespół, żeby rzeczywiście ten tytuł zebrać. Dzięki. Dzięki też.